Tylko tak początkowo gościom powiem, bo goście się zazwyczaj zmieniają, że w czasie głosowania głosują tylko razem, bo mieliśmy takie sytuacje, że goście na przykład głosowali, potem się nie musi dojść. Na początku. Porządek obrad Państwo mają przed sobą, natomiast punkty 5 i 5 od 5K oraz punkt 6 uchwały w tych punktach musimy wprowadzić w trybie na drugi. I tak, proponuję wprowadzić w punkcie 5 i druk numer 7. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, jednogłośnie. W punkcie 5 ja proponuję wprowadzić druk numer 8. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, jednogłośnie. W punkcie 5K jest druk numer 9. I proponuję go wprowadzić w tym miejscu. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Dziękuję, jednogłośnie. W punkcie 6a proponuję wprowadzić druk numer 10. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, jednogłośnie. W punkcie 6b proponuję wprowadzić druk numer 11. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. 21, dziękuję. W punkcie 6c proponuję wprowadzić druk numer 12. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. W punkcie 6 proponuję wprowadzić druk numer 13. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. 21. Dziękuję. Tym samym proponuję przyjąć porządek zgodnie z tym, jak Państwo mają przed sobą. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku z wprowadzonymi zmianami, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękuję. To chyba jedno. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. W związku z tym, że nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu z poprzedniej sesji, stwierdzam, że protokół został przyjęty.